14 października wspominamy świętego Jana Ogilwie, prezbitera i męczennika. Jan urodził się w Keith, północnej Szkocji, w 1579 roku w protestanckiej rodzinie szlacheckiej. W wieku 15 lat został wysłany do Europy na naukę, którą rozpoczął we Francji, skąd w 1595 roku przeniósł się do Leuven, obecnie Belgia, a potem do Ratyzbony i Ołomuńca. Zdobyta wiedza filozoficzna i teologiczna spowodowała nawrócenie na katolicyzm. 24 grudnia 1599 roku wstąpił w Brnie do Towarzystwa Jezusowego. Od 1607 roku był wykładowcą w Wiedniu. Święcenia kapłańskie otrzymał w Paryżu w 1610 roku. Później został wysłany do Rouen. 2 lata starał się o to, by wyjechać na misję do rodzinnej Szkocji. Wreszcie przełożony zakonu Claudius Aquaviva w listopadzie 1613 roku wyraził zgodę na wyjazd, mimo że podczas panowania Jakuba I Stuarta trwały w Anglii prześladowania katolików. W przebraniu żołnierza i pod przybranym nazwiskiem Watson Jan dostał się do Leith, obecnie dzielnica Edynburga. Odprawiał msze święte na terenie Renfrewshire, wschodnia Szkocja. Po 11 miesiącach działalności 4 października 1614 roku został aresztowany w Brnie, zadenuncjowany przez fałszywego katolika. Był poddawany torturom, bo chciano, by podał nazwiska innych katolików. Próbowano go 3-krotnie złamać, ale wytrwał. Odmówił poddania się duchowej jurysdykcji króla, uznając jedynie prymat papieża. Nawracanie protestantów na wiarę katolicką uznano za zdradę stanu i 10 marca 1615 roku Jan został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Egzekucję wykonano w dniu ogłoszenia wyroku w Glasgow, gdy święty Jan Ogilwie miał 36 lat. Został pochowany w zbiorowej mogile. Beatyfikował go papież Pius XI w dniu 22 grudnia 1929 roku, a kanonizował 17 października 1976 roku papież Paweł VI. Do przykładu świętego Jana Ogilwie odwołał się Benedykt XVI podczas wizyty apostolskiej w Wielkiej Brytanii. Podczas mszy świętej sprawowanej w Glasgow 16 września 2010 roku powiedział do szkockich kapłanów: Drodzy kapłani Szkocji, jesteście wezwani do świętości i do służenia ludowi Bożemu przez kształtowanie ich życia w tajemnicy Krzyża Pana. Głoście Ewangelię czystym sercem i jasnym umysłem. Poświęcajcie się samemu Bogu, a staniecie się dla młodych ludzi jaśniejącymi przykładami świętego, prostego i radosnego życia. Oni ze swej strony z pewnością zapragną przyłączyć się do was w waszej pełnej gotowości służbie ludowi Bożemu. Niech przykład świętego Jana Ogilwiego, pełnego samozaparcia i mężnego, będzie natchnieniem dla was wszystkich. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Jan aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.